O, nie mogę uwierzyć, że to działa. Chyba nam się udało. Nie podoba mi się to miejsce. Co masz na myśli? Wygląda na całkiem spokojne. Neil, zauważyłeś wcześniej w pokoju żonego coś dziwnego? Co? Tam było coś dziwnego, nie widziałeś? Jakim pokoju? W prawdziwym? Ja chyba nie. Nieważne. Mam nadzieję, że się mylę. Nie rozumiem. Wow, to brzmi fantastycznie. Pewnego dnia będziesz ich musiał tam zabrać. Czy to jego stary? Nie ma tych już, bombli. Czasoprzestrzeń zaczyna wymykać się spod kontroli. Patrz, ilu ich jest. Zupełnie jak w zoo. O, patrzcie, winowajca. Wszystko zawdzięczamy ofierze naszego małego przyjaciela. Mam nadzieję. Ale to jest dziwne, jak kurde. To był... Nawet jeżeli to by była prawda, że w dzieciństwie pamiętał smród rozjechanej wiewiórki, to by było bardzo specyficzne. I niezły to by był przypadek rozjechać ją na samym początku. O, masz, spójrz na zegarek. Lepiej już pojadę, dzisiaj wcześniej zamykają sklepy. Och, Martha, uważaj na siebie. Pożegnaj ode mnie chłopców. Chłopców? Dobrze, do zobaczenia wkrótce. To on miał brata? Koniec drogi. O czym wcześniej mówiłaś? Nieważne. Mam nadzieję, że byłam w błędzie. No powiedz, kurde! To miejsce jest takie spokojne. Jedynym wydarzeniem w tym wspomnieniu, które może mieć takie konsekwencje, jest... Cholera. Musimy wrócić natychmiast. Jego brat czy coś zginął, tak? Zamknij się i chodź. Nie rozumiem. Czyżby bliźniaka miał czy coś? W wypadku. O kurwa. Tak to jest, jak mały debil bawi się piłką, nie? I nie patrzy, co się dzieje przed nim. Nie rozumiem. Jeżeli był nieprzytomny, to jakim cudem możemy to teraz widzieć? Nie mogę uwierzyć, że udało mu się przeżyć. Nie udało. To jest jego brat. Nie zauważyłeś tego w jego pokoju? Dwa łóżka! Właśnie! Spał na piętrowym łóżku! Joey! Joey, słyszysz mnie? Joey? Mamo, czemu uderzyłaś Joeya? Czemu go uderzyłaś? Obudź się, Joey. Obudź się. Oni nie mogli zrobić tego specjalnie, czyż nie? Joey.
był taki młody. Utrata brata bliźniaka, nie wspominając o tym, co musiała czuć ich matka. Przynajmniej Johnny zażywał beta-blokery i pozbył się wspomnień. Okej, to już ma sens, choć nie do końca. Są niewyraźne, ale nie usunięte. Gdzieś tam konsekwencje tych wspomnień mogą być trwałe. A co z ich matką? Nie sądzę, żeby brała beta-blokery. Prawdopodobnie oszalała z rozpaczy. Jednak nie wydaje mi się, żeby przez tę sytuację zwracała się do Johnego jak do Joeya. Może ich nie rozróżnia. Albo tego Joeya bardziej kochała, czy coś. A co jeśli właśnie tak jest? Nie podoba mi się to miejsce, chodź. Wydaje mi się, że to nie były jego jedyne utracone wspomnienia. Dziwne, nie ma już żadnej bariery. Nie schrzań tego. Koleś, powinieneś zerknąć na tę serię. Jest naprawdę świetna, z zapartym tchem przebrnąłem przez te trzy książki. Jak się nazywa? Animorphs. Opowiada o grupce dzieci, które przemieniają się w zwierzęta i walczą z jerkami. Blech, nie lubię tych dziwacznych głupot obcych. Czemu nie? To jest świetne. Zamiast chodzić do nudnej szkoły, zmieniają się w tygrysy i walczą z obcymi. Są naprawdę niebezpieczne wry. WRY! Mają lasery i robią paf. Przestań. Johnny, pewnego dnia zostanę słynnym pisarzem. Napiszę najbardziej fantastyczną książkę, a każde dziecko będzie ją mieć za darmo. No ale niestety! Sprawię, że będziemy bogaci i kupię tobie i mami wielkie domy. Jak ty zamierzasz zostać bogaczem, jeśli twoje książki chcesz rozdawać za darmo? Dobre pytanie. Będą za darmo tylko dla dzieci, nie dla rodziców. Oni oczywiście będą musieli za nie zapłacić. Ta, już to widzę, jak ci rodzice chętnie dadzą ci pieniądze. Co, ty nadal się złościsz? Och, daj spokój, przecież uczciwie wygrałem ten pociąg. A ty gdzie zapodziałeś swoją nagrodę? Oddałem ją. Bezdomnemu? Słuchaj, nie chodzi mi tylko o ten dzień. Mama zawsze cię faworyzowała. Teraz już wiemy, dlaczego ona tak go nazywa. Hej, to nieprawda. Pamiętasz ostatnie święta Bożego Narodzenia? I ostatnie święta Wielkanocnej, kiedy szliśmy na ryby i... Dobra, wiesz co, możesz brać mój pociąg, kiedy tylko chcesz. Poważnie? Tak. Wiesz co, idąc twoim tokiem rozumowania, czy myślisz, że mama kupi mi jeszcze jeden pociąg? Posłuchaj, Johnny. Co za różnica, kto jest jego właścicielem? Wszystko, co jest moje, jest też i twoje. Możemy się nim bawić we dwójkę, racja? No tak, koleś, jesteś moim bratem bliźniakiem. Jesteś częścią mnie. Och, chodź powkurzać sąsiadów. Czekaj, w deszcz? Tak, w deszcz, no chodź. Już tak szybko? Jezu. Zbyt mało połączeń wspomnień. Czemu? Teraz już jest wystarczająco. Czyżby rakietę wygrał? Dziecięcy festyn. Rozejrzyjmy się. Co powiesz na to, że ja się rozejrzę, a ty zostaniesz tutaj? Może by tak przez najbliższą godzinę zadawać sobie tylko pytania.
Przestań jazgotać i chodźmy już. Wróg, wszystko zepsułaś. Teraz przynajmniej biegamy. Wymagana ilość wspomnień 3. Owoce, świeże owoce. Jabłka, pomarańcze i pomidory. Mamy wszystko. Czy pomidory? No, no właśnie, pomidory to nie owoce. A jednak. Zawierają pestki dokładnie tak samo jak owoce. To licha, pomidory? My nigdy, przenigdy nie nazywaliśmy ich owocami. My, to znaczy kto? Zdarzało mi się uczestniczyć w grupowym gotowaniu, okej? Niektórzy z nas podchodzili do tego bardzo poważnie. Nie chcę tej głupiej zabawki! Chcę pociąg. To był ostatni. Może chcesz wymienić swoją nagrodę na pluszowego misia? Nie. Ja chcę pociąg. John, nie rób scen. Joey wygrał go uczciwie, prawda? Ja też wygrałem, tylko że on grał jako pierwszy. No dobra, dam ci się nim pobawić. Johnny, zobacz jakiego masz miłego brata. Dobra, kluseczki, nie blokujcie przejścia. Chodź, zobaczymy co tam jest. Nie jestem kluską. Wiesz co, od tej chwili będę nazywał cię kluską. Dzięki. Och tak, przepowiednie czekają na ciebie. Ten zostanie prawnikiem, a ten lekarzem. O rany. No już szybciutko, chodźmy na słodycze. Hej, a gdzie mój napiwek? Festyny są głupie. Wszyscy są tacy szczęśliwi na nich. Kurde! To gdzie jeszcze jedno wspomnienie? No, jeszcze dwa raczej mogę znaleźć. Czy to miecz? Nie, to młotek. Witamy na najmniejszym na świecie diabelskim młynie. Możemy się przejechać? Absolutnie nie. A czy on w ogóle działa? Absolutnie nie. Wygląda to jak, tak, jakby ktoś po prostu przykleił krzesła do wielkiego koła. Nie znam się na tym. O, dobra. Czyli po prostu trzeba interagować ze wszystkim. Gdzie jeszcze nie byłem? A, oczywiście tędy nie mogę przejść. O, tam jakieś dwa są bachury. Nie? To nie. Grill? Nie? Nie. Ławka? Nie. Trzy wspomnienia, kurde! Lampa? Ten strach na wróble? Może jeszcze z tym pogadać trzeba. Nie ma mowy, nie będę z nią rozmawiał. Dobra, przepowiednia czy zła i tak mnie okantuje. Ej, czy to nie Trzaskaj Kreta? Trzaskaj kogo? Trzaskaj kreta, bierzesz młot i trzaskasz krety. Czy to nie znęcanie się nad zwierzętami? Są sztuczne, głupia. Tak wyżywali się ludzie, zanim wymyślono FPS-y. To za bieda. Zgadza się, trąci tandetą. Skąd znasz tę grę? Mój dziadek był jej fanem. Chcesz zagrać? Wal w głowę wszystko, co się rusza. Tak, 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 tak. Uch. Użyj myszy. Dobra, zobaczymy jakim jestem, kurde, zarąbistym graczem w to. Teraz. O, fuck, chwila. Mam zbyt... Dobra, ta czułość jest odpowiednia. Walić Digleta. Ja zwykle na najwyższej czułości jestem, nie? A to bardzo mocno pomaga.
Czas upłynął. Zobaczymy. Ze wszystkich 44 możliwych trafień uderzyłeś 45 razy, w tym 37 celnie. Masz 84% skuteczności. To twój nowy rekord. Yeah! Tak jestem ciekaw, czy jakbym klawiaturą to zrobił. To czy bym musiał ruszać tym młotkiem, czy tylko wystarczy, że tam będę tym kursorem i dziury tam, wiecie, interagował z dziurami i w ten sposób walił kreta. Ale nie chce mi się patrzeć. Dobra, gdzie są te kurde cukierki? O! Siema! Mymym! Nigdy cię nie zrozumiem, Joey. Jak możesz lubić ich smak? One są takie cierpkie i obrzydliwe. Masz na myśli cierpkie i niesamowite. Spróbuj. Nawet nie chcę poczuć smaku tych oliwek. O! Johnny, mógłbyś spróbować chociaż raz. Kto wie, może je polubisz. Ta! Mwaw. Skończyłem. Mogę iść się pobawić? Dobrze, ale nie odchodź za daleko. Zostaw plecak, popilnuję go. Nie, jest mój. Nic z tego. Marynowane oliwki. Okej, gdzie on pobiegł? Fuck. O! Dobra, jest. Możemy iść. O, teraz już nie... Ja pierdzielę, czerwony jest! No przecież on umiera, nie? Gdzie ty idziesz, co? Zaraz się utopisz, jak Ben. Nie ma to jak się słuchać mamy, hm? Z dzieciami to tylko problemy są i tyle. Czyżby latarnię zobaczył, czy coś? Albo niedźwiedzia. Wow. Wow. Patrz się nie zwal. Dobra, spoko. Oddalił się i znalazł niesamowite miejsce. Ale spójrzmy prawdzie w oczy. Równie dobrze mógł zostać zjedzony przez stado tygrysów. Tygrysy nie żyją w stanach. W stadach, idioto. To była przenośnia. Kiedy byłem małym dzieckiem, dziadek co roku zabierał mnie na obserwację gwiazd. Ta? Zatrzymaliśmy się na wzgórzu za miastem każdego roku. Zatrzymywaliśmy się raczej. Oglądaliśmy gwiazdy do samego świtu. Najczęściej robiłem to ja, bo on tylko nosił dla mnie teleskop. Oczywiście. Był tylko jeden problem. Mama nie chciała, żebym się kładł tak późno spać. Dziadek zawsze mówił, że będziemy i że jedziemy na biwak i ukrywał teleskop w samochodzie. Wszystko było fajne, ale kiedy wracaliśmy o poranku, musiałem udawać, że spałem. Podsumowując, to historia początków mojego uzależnienia od kofeiny. Jesteś okropny, wiem. To wstyd. Wszystkie miłe wspomnienia zagubione i nigdy nie odnalezione. I kto wie, ile jeszcze tego typu rzeczy. Cóż, tak jak mówisz, trzeba brać rzeczy takimi, jakimi są, prawda? Mhm. O kurwa, mówiłem ci, że tutaj żyją stado tygrysów.
Fajne jest to, że w tej grze jedne słowa cenzurują, a takie coś jak gówno to jest napisane tak jak trzeba. O, patrzcie, kto idzie. Halo. Czekaj, nie odchodź. Jestem Johnny, jak masz na imię? Zająłeś moje ulubione miejsce. To twoje miejsce? Och, przepraszam, nie chciałem go zająć w całości dla siebie. Chcesz się do mnie przyłączyć? Chcesz pooglądać gwiazdy? A ty? Okej, czyli moja teoria chyba się nie sprawdziła. Czyli jednak River istnieje naprawdę. Tylko spójrz. Z pixel arta przenieśliśmy się w anime arta. Widziałaś kiedyś tak dużo gwiazd na niebie? Tak. Och, ja też. Mówiłaś, że to jest twoje ulubione miejsce, tak? Tylko podczas festynu. Nie lubisz tłumu? Ja też. Wiesz, nie powiedziałaś mi jeszcze, jak się nazywasz. I ci nie powiem! Wszyscy w szkole nabijają się z mojego imienia. Dlaczego? Twierdzą, że sprawi, iż chce się im iść do toalety. Uch, no dobrze. Na pewno nie jest gorsze niż John. Wiesz, na całym świecie jest pełno gości o imieniu John. Nawet w Indiach? Prawdopodobnie. A co w tym złego? Co jest złego w posiadaniu popularnego imienia? Że jest trochę przeciętne. Cóż, jest... No właśnie, nudne, tak myślę. Jaki jest sens w tym, że większość ludzi ma tak samo na imię? Mi to nie przeszkadza. Och, raz chciałbym mieć takie samo imię jak inni. O, choć raz chciałabym mieć takie samo imię jak inni. Tak jak z tymi gwiazdami na niebie. Wszystkie wydają się takie same, ale to nie czyni ich mniej pięknymi. Coś w tym jest. Każdy John, mimo tego, że ma tak samo na imię, jest inny tak jakby, nie? Czym są gwiazdy? Mój tata mówi, że są gigantyczne, że to są gigantyczne płonące ciała niebieskie. Och, założę się, że to wymyślił. Dlaczego miałbym mnie okłamać? Bo wiesz, dorośli tak robią, oni wszystko wymyślają. Mikołaja, króliczka wielkanocnego, kangury. Kangury istnieją. Inne takie rzeczy. Czy zrobiłeś kiedyś króliczka wielkanocnego z gwiazd? Podobnie jak konstelację? Tak. Robiłem inne rzeczy, ale królików nigdy. Chcesz zrobić jednego? Tak, zróbmy najwspanialszą konstelację. Zobaczymy, komu się uda pierwszemu. Dobra, zaczynamy na 3. Raz, dwa... Nie, 3, 2, 1, start. Widzę. Gdzie? Na niebie. Gdzie na niebie? Użyj swojej wyobraźni. Użyj jej bardziej niż kiedykolwiek. Chyba nic z tego nie będzie. Czekaj chwilę, czekaj. Widzę. Powiedz mi, co widzisz. Tam, prawda? To jest... Tam jest dwoje uszu i głowa. Co jeszcze? Tam są jego dwie nóżki. Tak, co jeszcze? I księżyc. Księżyc to jego brzuszek. Też to widzę! O, no, teraz pokazali, nie? Ja to jestem szybki.
Więc, jak myślisz, czym one naprawdę są? Mam na myśli gwiazdy. Ja? Nigdy nikomu tego nie mówiłam, ale... Zawsze myślałam, że są latarniami morskimi. Bilionami latarni morskich, zawieszonymi na krawędzi nieba. Wow, musi tam być bardzo jasno. Ale nie jest. One widzą siebie nawzajem i chcą ze sobą porozmawiać. Lecz niestety nie mogą, bo są od siebie zbyt daleko ustawione. Mogą jedynie świecić z oddali. To jest to, co robią. Świecą swoimi światłami do innych latarni i do mnie. Czemu do ciebie? Ponieważ pewnego dnia zaprzyjaźni się z jedną z nich. Ani, aha. Twój plecak, co w nim masz? Och, nagrodę, którą zdobyłem z Trzaska i Kreta. Próbowałaś grać w tę grę? Tak, ale nie jestem za bardzo, ale jestem za bardzo niezdarna. A ty co, wygrałeś? Wygrałem coś. Tak naprawdę nie wiem, co to jest. Dziobak! To jakaś odmiana dziwnej kaczki. Mogę zobaczyć? Wygląda dziwnie. Chciałabym wygrać coś takiego dla siebie. Johnny! Ech, mama mnie woła. Proszę. Wiesz co, zatrzymaj ją, jest twoja. Moja? Ta, zawsze mogę wygrać jeszcze jedną. Nie lubię się chwalić, ale jestem mistrzem w tej grze. Będziesz tu w przyszłym roku? Tak, a ty? Tak. W tym samym miejscu o tej samej godzinie? Tak. Zapomniałeś plecaka. A co jeśli zapomnisz albo zaginiesz? Głupiutka, zawsze będziemy mogli się znaleźć na księżycu. Dokładnie na brzuszku królika. Johnny! Już idę. O, masz, zapomniałem, że mam Zośkę w plecaku. Wiesz, że jesteś niezdarą, tak? Może trochę poćwicz. Oczywiście plecak zostawiłeś, nie? No dobra, już się trochę powyjaśniało, nie? Już wiemy, o co chodzi z tym księżycem. A jeśli się nie odnajdą... I mówiłem, że to jakaś metafora, a nie, że dosłowne znaczenie. To miałem rację. Czekaj, czy to znaczy? Tylko mi nie mów, że nie wiedziałeś, że będziemy musieli to zrobić. A ja myślałem, że to będzie inspirująca opowieść o marzeniach z dzieciństwa. Mogłem się domyślić, że jakaś dziewczyna zrobi z tego festiwal sera. Chyba już wiemy, co trzeba zrobić, żeby wysłać go na księżyc. Czekaj, nie mówisz poważnie, prawda? Neil, to nasza praca. Po to zostaliśmy zatrudnieni. Cholera, Ewa, czekaj! Ewa. Wiem, że tutaj jesteś. Dobra, ale gdzie ona jest? To jest pytanie! A, tutaj. Odwróć się. Neil. Wiem, co chcesz zrobić. Wiem, że wiesz. Zabić ją? Tak, wiem, że wiesz, że ja wiem. Słuchaj, nasze zadanie jest proste. Mamy wysłać go na księżyc. Jednak, żeby do tego doszło, Johnny musi mieć odpowiednią motywację. Ale jeśli to oznacza... O, wiedziałem, że o to chodzi. Ale jeśli to oznacza usunięcie River, w takim razie jaki to ma sens?
Głównym powodem, dla którego Johnny chce lecieć na Księżyc, jest właśnie jej śmierć. Wiem, tylko nie zapominaj, że jesteśmy związani umową. Jebać umowę. Ewa nie wykonuje tej pracy, żeby uszczęśliwiać ludzi. Znaczy nie, zaraz, nie wiem jak ty, ale ja zacząłem pracować w tej firmie, żeby pozwolić kilku zwariowanym staruszkom umrzeć z uśmiechem na ustach. To raczej on pozwala raczej. Ja też i bardzo lubię tę pracę. Ale jeżeli nie będziemy wywiązywać się z umów, nasi klienci będą pozywać nas do sądu. Odwołamy się, dobrze wiemy, że Johnny będzie szczęśliwszy, jeżeli nie poleci na Księżyc. Neil, Johnny byłby szczęśliwy dzięki wielu alternatywnym wersjom życia. Nie możemy bawić się w Boga, musimy mu dać to, czego sobie zażyczył. My wiemy, czego on pragnie, nawet lepiej niż on sam. Posłuchaj, biorę ryzyko utraty River na siebie, bo mocno w nią wierzę i... Co masz na myśli przez ryzyko? Ty po prostu ją usuwasz. Zresztą naprawię to. Naprawisz to jak? Ha? A my mało czasu. Zaufaj mi. Mówi to ta, która zepchnęła mnie z kurwa latarni morskiej. O cholera. Czy to przypadkiem nie? Przeklęte dane o świetle. Ewa, twoje nadużywanie prawnie nie pozbawia mnie zupełnie kontroli. A? Pułapki, Ewa, co jest? Spróbuj zyskać trochę czasu. Chryste, dzięki, że mi powiedziałaś. Uważaj, to drogi sprzęt. Poważnie, stój w miejscu i czekaj, aż skończę. Och, spieprzaj.